Jeśli jesteś trenerem personalnym i zastanawiasz się, co zrobić, żeby zarobić na tym pieniądze, to dobrze trafiłeś, bo w tym filmie powiem ci, jak zostać bogiem tego fachu. Pierwsza podstawowa rzecz to to, że rynek trenerów personalnych jest totalnie, ale to totalnie przesycony. Jest nas, no właściwie was, po prostu za dużo. Więc pamiętaj, wbij sobie do głowy, że musisz się wyróżnić. I to, że założysz sobie Facebooka czy Instagrama, nie czyni cię wcale wyjątkowym, bo każdy ma Facebooka, Instagrama. Załóż sobie na przykład YouTube'a. A jeśli nie potrafisz robić filmów, no to odezwij się do osoby, która potrafi. Na przykład do mnie. Masz kontakt w opisie. I zacznij zdobywać ten rynek. Kolejna kluczowa sprawa to dobór ćwiczeń. Pamiętaj, że wolny ciężar to raczej wolny pieniądz do twojej kieszeni, no bo wtedy klient będzie miał efekty, a ty nie będziesz miał klienta ani pieniędzy. Więc skup się na różnych wariacjach ćwiczeń. Na przykład jak jest ćwiczenie dzień dobry, to ty możesz zrobić ćwiczenie, które nazywa się do widzenia. Pamiętaj, że ludzie obecnie są nastawieni na nowe ćwiczenia, na coś, czego nie widzieli. Więc wykaż się kreatywnością. Pomyśl, co możesz zrobić, żeby twój klient ciebie zapamiętał i polecił ciebie swoim znajomym. Instagram. Dodaj sobie do swojego planu dnia codziennie, ale powtarzam codziennie, wstawiaj jedno zdjęcie. Pod zdjęciem opis, jak bardzo ciężko pracujesz i jak bardzo ten dzień był dla ciebie ciężki. Jedzenie, zdjęcia jedzenia. Jedzenie pozwoli ci zbudować taką specjalną więź pomiędzy tobą a twoimi obserwatorami. Tylko pamiętaj, żebyś z każdego posiłku, nawet najbardziej błahego, postarał się zrobić takie dzieło, dzieło sztuki. Kolejnym twoim źródłem dochodu będą diety i plany treningowe online, czyli coś, co możesz wykonać tak naprawdę bardzo szybko metodą coś tam widać, czyli C. No i tak naprawdę te dwa przyciski będą tymi, które będziesz wykorzystywał najczęściej, więc im szybciej będziesz to robił, tym szybciej będziesz zarabiał, więc przydatny będzie tutaj trening. Opracuj metody, dzięki którym będziesz w stanie wciskać te przyciski jak najszybciej, dzięki czemu będziesz w stanie szybko generować sobie zysk. No i ostatni punkt, bez którego chyba żaden szanujący się trener personalny nie może się obejść, to tak zwane MP lub PP, czyli metamorfozy podopiecznych lub przemiany podopiecznych. Warto by tutaj wybrać jakąś, na przykład atrakcyjną kobietę, której przemianę przedstawisz. Możesz trochę podkoloryzować w Photoshopie, myślę, że nikt się nie obrazi. Tego typu zeznania, wyznania lub relacje sprawią, że będziesz postawiony w świetle mentora, czyli osoby, z którą można osiągać sukcesy, więc ludzie będą bardziej chętni do nawiązania z tobą współpracy, a chyba o to nam wszystkim chodzi. Jeśli macie ochotę na kolejne części tego poradnika lub inne poradniki, to piszcie w komentarzach, zajrzyjcie koniecznie do opisu. Ja się żegnam, zapraszam koniecznie na Facebooka, Instagrama i do następnego filmu. I szerokości.